Mmm, bardzo ciekawa analiza. Spadek rezerwy bitcoina o 1,8%, a takich sytuacji w ostatnich dwóch miesiącach było 4. Spadek o 1,47%, minus 0,82% i tak dalej, i tu, i tu. I zobaczcie, jak potem wyglądała cena, o ile wzrastała cena oraz w jakim czasie. To są narzędzia MAXIMUS. Nic, co tutaj usłyszysz, to nie jest porada inwestycyjna. Julian Krypto. Dzisiaj mamy 31 grudnia. Plus 3% w 20 godzin, plus 10% w 43 godziny, plus 5% w 23 godziny, plus 6% w 20 godzin, plus. No właśnie. Czy tutaj będziemy mieli plus 7% w 33 godziny? Bo jeżeli tak. To znaczy, że dotkniemy prawie do poziomu 50 tysięcy dolarów jutro, czyli w Sylwestra, około godziny 12. Oczywiście to jest taka hipoteza, tak? To może się wydarzyć, to może się nie wydarzyć, może się wydarzyć zupełnie, zupełnie coś innego, bo pamiętajcie, te dane są dynamiczne i tak jak my tutaj na Telegramie. Piszemy różne komentarze odnośnie tych update'ów, bo tutaj się pojawiają Wam regularnie update'y, które się pojawiają automatycznie, tak? Z futuresów, ze spota, ze zmiany rezerwy Bitcoina, Stablecoinów i tak dalej. To zwróćcie uwagę, dodajemy czasami takie informacje. Tak jak tutaj dodaliśmy wczoraj, zwróćcie uwagę, że chwilę temu napłynęły jednocześnie Stablecoiny do, do tej. Informacji spadkowej, że jest informacja wzrostowa tak naprawdę możliwa, że napłynęły stablecoiny, czyli potencjalne wzrosty. I dodatkowo przypominamy o poziomie 49,300. 49,300, czyli ten poziom, który tutaj był na order booku, a on później zniknął. Ten order, ten order tutaj był, a zwróćcie uwagę, on później zniknął. Też napisaliśmy wam o tym. Wykrzyknik, uwaga, ściana na 49300 zniknęła. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli tutaj był jakiś order, było jakieś zamówienie, i nagle ktoś to zamówienie zdjął, to co ten ktoś ma w głowie? Czy ten ktoś postanowi sprzedać swoje bitcoiny, może wcześniej, a może w ogóle ich postanowi nie sprzedawać? W związku z czym trzeba to analizować na bieżąco. My tego do końca nie wiemy. Natomiast zwróćcie uwagę, że nie doszliśmy do Ceny 49,300. Tylko doszliśmy tam do tych poziomów gdzieś tutaj. To było tutaj 47,900, tak? Więc nie doszliśmy w ogóle do tych poziomów. Odbiliśmy i to był dobry moment, tak naprawdę, w związku z tym też na potencjalną sprzedaż. Właśnie tutaj, wczoraj o godzinie 19.55, 47,500. Potencjalnie dobry moment na. E, Sprzedaż, odkupienie trochę niżej, nawet po 46,800 dzisiaj rano. I teraz zwróćcie uwagę, jaka jest teraz sytuacja. A mianowicie, dosłownie dzisiaj w nocy, o trzeciej w nocy, bardzo duża część bitcoinów odpłynęła z giełd. To jest pierwsza dobra informacja potencjalnie, potencjalnie dla bitcoina, zaznaczam, to nie znaczy, że potem nie mogą się pojawić chwilowe spadki. Ci, którzy grają na longa, na przykład. Druga sprawa, bardzo duży wzrost rezerwy stablecoinów. Stosunkowo dużo. On nie jest jakiś bardzo, bardzo duży, ale on jest stosunkowo znaczący. Więc to są dwie dobre informacje. Więc jak weźmiemy na ten wykres i jeszcze dodatkowo zobaczymy, że tutaj mamy regularne odpływy rezerwy stablecoinów na Derywatywach, czyli na instrumentach pochodnych typu futures, to zwróćmy uwagę, że taka sytuacja była na przykład tutaj. Takie sytuacje były też wcześniej, po takich sytuacjach też następowały jeszcze wzrosty. Druga sprawa, właśnie odpływ rezerwy bitcoina, po których następowały wzrosty. Kolejna sprawa, napływy rezerwy stablecoinów. Zwróćcie uwagę, to są takie mocne e, ruchy, które powstrzymują te spadki. Napływy rezerwy stablecoinów. Powodują potencjalne również wzrosty, więc potencjalnie możemy spodziewać się teraz wzrostów, co oczywiście nie jest pewne, bo pamiętajcie, trzeba to, to analizować na bieżąco. Wczoraj też mówiliśmy o opłatach transakcyjnych, one doszły do tego poziomu, o długoterminowych hodlerach również doszli do tego poziomu, i właśnie to jest ta wynikowa tych bitcoinów i tych stablecoinów czyli SR Stablecoin Ratio. I z tego wyciągamy konkretnie RSI, więc to nam wybija ku górze, więc to potencjalnie jest dobry moment na zakup. Potencjalnie, przy czym zaznaczam jeszcze raz, analizujmy dane na bieżąco i analizujmy przede wszystkim order booka oraz narzędzia on-chain, które wysyłają powiadomienia co kilka godzin, czasami nieregularnie, w zależności od tego, co się dzieje na. On natomiast tutaj te powiadomienia, na przykład takie jak to, są wysyłane, pamiętajcie, automatycznie. Więc to jest y, taka sprawa. Jeżeli chodzi o dane fundamentalne, to widzę tutaj na Twitterze dużo takich znowu pozytywnych analiz, porównania do 2017 roku, plan Binada y, tutaj stoi twardo przy swoim, także jeżeli chodzi o y, informacje. Ja od długiego czasu widzę, że jesteśmy zasypywani dobrymi informacjami. Co wydawałoby się, że jesteśmy tak podgrzewani. Tutaj widać, że MicroStrategy informuje o tym, że dokupiło kolejne bitcoiny za 94 miliony dolarów. Eee, tak. Tak, 94 miliony dolarów. Eee, tutaj widzę raport o tym, że Polka ma kosztować 82 dolary. Niebawem, że ma eksplodować, tak? Więc jest dużo takich potencjalnie dobrych informacji. Oczywiście, Polka Dot rzeczywiście ma tutaj potencjał, bo pamiętajcie o tym, że Polka Dot paraczejny, tak? Paraczejny Polki Dot, które teraz chyba jest ich 5, docelowo ma być ich 100. Więc dają tak naprawdę sensowną wartość, dużą wartość, i im tych parachainów będzie więcej, tym Polka naprawdę długoterminowo ma szansę tutaj na, no, no, krótko mówiąc, po prostu eksplozję, tak? Ponieważ e, jeżeli tych parachainów rzeczywiście będzie kilkadziesiąt, potem będzie 100 finalnie, no to rzeczywiście tutaj Polka w porównaniu to jest porównanie do ceny Ethereum. Z początków, z początków Ethereum, tak wyglądała ta niebieska cena Ethereum, tak wygląda teraz cena Polkadot, więc rzeczywiście cena Polkadot ma szansę, bo faktycznie, praktycznie daje dużą wartość, tak, więc zwróćcie uwagę teraz i tak jesteśmy tutaj na tych dolnych poziomach, jeżeli chodzi o Polkadot, więc tak naprawdę to też, jeżeli Bitcoin będzie miał się dobrze i Polkadot będzie dalej tworzyć swoje e, parachainy, to tutaj rzeczywiście jest du duża szansa na, bardzo fajne, bardzo sensowne wzrosty, poparte fundamentami przede wszystkim, jak również też poparte gdzieś tam analizą techniczną tutaj też są. Więc to jeżeli chodzi o Polkę dot. Widzę tutaj informację o tym, że Szanghaj podwaja inwestycje w Metaverse, podwaja Metaverse łączając go do planu rozwoju. No Szanghaj, miasto bardzo przyszłościowe tutaj widzę jakieś analizy odnośnie AI, to muszę sobie poczytać dalej. Pytacie się mnie o te analizy fundamentalne, dlatego ich ostatnio też nie robiłem, z tego względu, że w pierwszej kolejności chcę dla Was zawsze dostarczyć te najszybsze analizy on-chain, a potem ewentualnie, jeżeli mam czas, to jeszcze dodatkowe jakieś analizy fundamentalne. Ja to sobie wszystko zawsze przeczytam, szybko tak rzucę okiem, po prostu tutaj wrzucam na te strony, które tutaj widzicie, no ale przede wszystkim na przykład na Google, na Google News. Wchodzę, to wam pokażę jak to robię. Wchodzę na Google News, po prostu przeglądam sobie i patrzę hasłami, czy jest coś zwróćcie uwagę, czy jest coś co mogłoby mnie niepokoić. Natomiast dajcie znać. Dajcie znać w komentarzach. Czy chcecie tych analiz więcej, żebym robił czy może w osobnych filmach? No i pamiętajcie, że jeżeli chcecie tutaj analizować oncze, no to w pierwszej kolejności właśnie te powiadomienia no i w drugiej kolejności też na stronie Max Data Up Charts tu macie bezpłatnie również możecie śledzić sobie dane on-chain i po prostu analizować się. Rezerwa Bitcoina, rezerwa stablecoinów w czasie rzeczywistym, więc to możecie też śledzić. Słuchajcie, wszystkiego, dobrego, szczęśliwego nowego roku i niech Hossa będzie z nami.